Cześć, tu Ernest. W tym filmiku omówię wam najważniejsze zmiany i nowości, które przyniosła aktualizacja 5.4 oraz jakie skiny skrywa w plikach gry. Tak jak obiecali nam to deweloperzy gry, wraz z dzisiejszą aktualizacją rozpoczęło się wydarzenie Wysokie Ryzyko, podczas którego będziemy mogli m.in. wykonać specjalne wyzwania, dzięki którym możecie odblokować nowy zbierak łom, smugi spadania w postaci banknotów oraz graffiti. Aby wykonać te wyzwania, musimy grać w nowym trybie okresowym Królewska Robota. Naszym celem w tym trybie jest zebranie klejnotu z sejfu, aby następnie przenieść go do furgonetki. Rozgrywka w tym trybie rozpoczyna się podobnie jak w trybie Błyskawica. Od startu busu bojowego znamy już pierwszą strefę oraz burzę, która zaczyna się kurczyć wraz z wyskoczeniem wszystkich graczy. Po chwili od startu gry na mapie pojawiają się ikony sejfów. Oznaczają one miejsca, na które spadnie sejf z klejnotem i paroma innymi słodkościami. Klejnot można oczywiście podnieść, ale zajmuje on jedno miejsce w ekipunku i spowalnia nas. W zamian za to leczy punkty zdrowia i osłony. Nasz łup musimy następnie zawieźć do jednej z furgonetek, które także pojawiają się z czasem na mapie. I wystarczy się do nich zbudować i osoba, która trzyma klejnot, musi wejść w interakcję z furgonetką. Co ciekawe, rozgrywka się nie kończy, dopóki wszyscy nie umrą lub wszyscy nie zaniosą wszystkich 4 klejnotów na mapie. Poza tym, nasze oręże zostały wzbogacone o nowy epicki przedmiot – przysysak. Jest to nowy sposób przemieszczania się. To urządzonko strzelaniną zakończoną przysysakiem, który to może przyczepić do wielu powierzchni, a nawet graczy. Po przyczepieniu się, lina się zwija i niesie nas ze sobą. Jednego przysysaka możemy użyć do 15 razy, potem się niszczy. Dalej w temacie broni i przedmiotów. Rewolwer został przeniesiony do skarbca oraz zmieniły się klasy rzadkości wielu przedmiotów, a niektóre podzieliły nawet los rewolwera. Usunięto szary pistolet maszynowy z tumikiem, C4 wypadają teraz w klasie fioletowej, a Port Effort, podwójne pistolety i pistolet z tumikiem wypadają teraz w klasach niebieskiej i fioletowej. A karabin snajperski z 10 nabojami w magazynku występuje teraz w rzadkościach zielonej i niebieskiej. Doczekaliśmy się także garści zmian w balansie oraz częstotliwości wypadania przedmiotów i broni. A w temacie mniejszych zmian, w menu teraz możemy otworzyć kółko z emotkami, co pozwoli nam użyć jeden z ulubionych emotek, a nie jak to kiedyś było, z pierwszego slota. W interfejsie zaszła jeszcze mała zmiana. Gracze w grze przy swoich nickach od teraz mają paski z klorem zamiast rąbów. Do tego, klasycznie twórcy postarali się też o poprawki błędów i wydajności. Pliga gry, jak co większą aktualizację, pojawiły się także nowe zestawy skinów. Co ciekawe, już dziś w sklepie pojawi się nowy zestaw skinów. ShinaBR na swoim Twitterze udostępnił wygląd prawie wszystkich skinów w grze. Niestety, nie mógł on ustawić sobie tego skina, ale na szczęście nie miał problemu już z resztą ubiorów, lotni i zbieraków. Zobaczcie sami. I to tyle. Dajcie mi znać, który z tych skinów jest według was najlepszy. Ja na pewno kupię lotnię Hot Ride. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w szkole.